sprawiacie lekcje. No trochę to było do nie zawsze dobrze przyjmowane. Ale negocjacje są to zawsze rozmowy, które się dzieją pomiędzy dwoma stronami. I warto jest też wiedzieć, jakie interesy kierują tym, z którymi rozmawiam. I tutaj warto jest pamiętać o kolejnej zasadzie. Zanim udzielisz odpowiedzi, zapytaj. Ja swojego czasu poznałem na własnej skórze negatywne konsekwencje niestosowania się do tego postulatu. Otóż zaprosił mnie do siebie mój szef. A ja, słuchajcie, takiego szefa dosyć typowego, to znaczy on od czasu do czasu oczekuje od swoich pracowników wykonania rzeczy, które nie leżą w zakresie ich obowiązków. I mój szef mnie do siebie wezwał i ja idąc do niego pomyślałem sobie, jak uciec od niechcianych obowiązków. A mój szef również jest takim człowiekiem, że zanim przejdzie do sedna sprawy, to zadaje jedno sakramentalne pytanie. Co słychać? Ja byłem gotów na odpowiedź na tak sformułowane pytanie. Jak ono brzmiało? Źle. Jest źle. Dlaczego źle? No mówię, żona chora, łatwo przechodzę na stan zdrowia synów, bo mam dwóch synów. Mówię, bez są chorzy i z mojego opowiadania płynął jedyny wniosek. Powinienem natychmiast znaleźć się w domu i zaopiekować się chorą rodziną. Mój szef wziął to opowiadanie moje za prawdziwe. Zrobił taki gest zapraszający do wstania. Idziemy w stronę drzwi, stajemy w drzwiach i on mówi tak, ale ja powiem panu, po co pana zaprosiłem. Otóż zaprosiłem pana dlatego, że przyszło zaproszenie na tygodniowy wyjazd do Danii. Pomyślałem sobie, żeby pan tam mógł pojechać, no ale skoro jest taka sytuacja w domu. Słuchajcie, ja zdębiałem w tych drzwiach, no bo nie wiedziałem, co zrobić w tym momencie. Ja bardzo chciałem pojechać do Danii, ale jak teraz przez sekundę zmienić swój wizerunek z osoby, która się opiekuje domem, na osobę, która chce nagle wyjechać do Danii. Nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. Powiedziałem, trudno, niech pojedzie ktoś inny. Pojechała koleżanka, która do dnia dzisiejszego nie wie, czy to zawdzięcza pobyt w Danii. Ja się wam pochwalę, też byłem w Danii, ale pojechałem tam za własne zarobione pieniądze. I jadąc tam, pomyślałem sobie, że dobrze czasami mieć sponsora. Miałem okazję, ale jej nie wykorzystałem, ponieważ zanim zamykałem, od razu udzieliłem odpowiedzi. To doświadczenie uczy pewnej rzeczy, że jak idziecie rozmawiać, jeżeli podejmujecie negocjacje, to warto jest mieć opracowanych kilka taktów. Trzeba odróżnić takty, co pewne granice. Nie jest taktyką negocjacyjną, jeżeli ja na przykład fałszuję dokumenty. To jest przestępstwo. Nie jest też taktyką negocjacyjną, jeżeli ja urażam godność drugiego człowieka. Ale pomiędzy tymi dwoma granicami można stosować różne sposoby prowadzenia rozmów. Jeżeli już mamy interesy sformułowane, to kolejna kwestia mówi coś takiego. Sformułuj problem. Problem w negocjacjach jest to pytanie, które najprościej można sformułować w sposób następujący. Co zrobić, żeby było moje i jednocześnie twoje? Wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, tak kiedy zaraz wyłukamy, że Janek chce aktywnie spędzać czas. Nie wiem, grać w piłkę, jeździć na rowerze, a jednocześnie mama, jak to zwykle bywa, mamy, ojcowie zresztą również, chcą, żeby dziecko się dobrze uczyło, miało dobre wyniki w co. Problem musi zawierać sprzeczność z sformułowanym pytaniem. Czyli tak to jest jak na tej tablicy. Co zrobić, żeby Janek aktywnie spędzał czas i jednocześnie mama była spokojna o jego stopniu? Albo inny problem. Załóżmy, że są dwie siostry, Basia i Ala. Basia uczęszcza na lekcje muzyki, ćwiczy na fortepianie w domu, a jej siostra chce mieć święty spokój, chce mieć pewne dni, kiedy może się zająć swoimi sprawami. Problem można sformułować tak. Co zrobić, żeby Basia rozwijała swoje talenty muzyczne i jednocześnie Ala miała święty spokój? Bardzo mocno was na to uczulam, ponieważ wszelkim sposobem nie ulegania presji, nie ulegania manipulacji w negocjacjach jest umiejętność sformułowania problemów. Jak już ten krok mamy za sobą, to pozostają kolejne poszukiwanie rozwiązań i podjęcie decyzji. Mówi się także o negocjacjach, że jest to sztuka dokonywania kompromisu. Co to waszym zdaniem jest kompromis? Tak?
Zadowolenie obu stron. Jak jeszcze można zdefiniować, co to jest dobro? Zadowolenie obu stron, ale nie muszą być. Aha, tak. No nieraz to przybiera pół na pół. Tak, ale muszą z tego zrezygnować. To jest bardzo ważne, co tak. Ale tylko jednej, czy dwóch jednocześnie? Bo teraz tak, jeżeli my się na coś umawiamy, ja, ty ustąpisz, a ja nie ustąpię. To jest wtedy kompromis? To jest właśnie dyktatura. Wtedy to jest dyktatura. Ale ważne jest, co tutaj powiedzieli koledzy, że jest to sytuacja, w której każda ze stron trochę ustępuje. I to jest bardzo powszechne w negocjacjach, tylko uczulałbym was na jedno, jak już mogę na coś uczulać, to na to, żeby nie czynić z kompromisu wartości samej w sobie. Posłużę się takim ilustracją, taką bardzo często przywoływaną w książkach z zakresu negocjacji. Jest sobie dwóch znajomych, dwóch kolegów. No i postanawiają sobie coś zjeść. No i kupują pomarańcz, no bo mieli ochotę na pomarańcz. I co się dzieje dalej? Dzielą pomarańcz na pół i jeden wyrzuca skórkę, no to się będzie jadł skórki, a je pomarańcz. Drugi robi odwrotnie. Pomarańcz wyrzuca do kosza, a skórkę schowa do kieszeni, no bo chce zanieść mamie, mama piecze ciasto, no czasami skórki od pomarańczy się używa do pieczenia ciasta. Słuchajcie, nic się złego nie stało. Każdy z nich miał trochę pomarańczy, miał połowę pomarańczy, ale miał połowę tego, co by mógłby mieć, gdyby chwilę porozmawiali o interesach, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Stąd też te etapy nastawione na współpracę, powiedz czego chcesz, a dopiero potem poszukamy, sformułujemy problem, znajdziemy rozwiązanie. Ci ludzie, o których opowiadam, nie uczyli się, bo negocjacja jest to także nauka w oparciu o doświadczenie. Te osoby, o których opowiadam, nie uczyły się w oparciu o swoje doświadczenie i za drugim razem kupiły banany. Kupiły banana i znowu go podzieliły na pół. I co się stało? No jeden zjadł banana, skórkę wyrzucił do kosza, drugi banana wyrzucił do kosza, bo ich nie znosił. A co zrobił ze skórką? Właśnie. Jakieś 20 minut mówię o negocjacjach, które zawierają współpracę. A pierwszy pomysł, który słyszę, to rzucił drugiemu, żeby się poślizgnął i pewnie złamał rękę. Tutaj widziałem też kogoś, kto ma z nogą kłopoty. Coś poważnego? Ktoś jeszcze inny z ręką? Słuchajcie, co można zrobić ze skórką od banana? Macie pomysł? Słucham? Nie, co jest? Dać małpie. Słucham? Co można zrobić? Co można zrobić? No mówcie, ja zbieram pomysły, poważnie. Dać małpie. Dać małpie. Zjeść. Słuchajcie, można wiele rzeczy zrobić. Wyrzucić i co zrobić? Wyrzucić i sok. Aha, i sok. No można.